Siemanko moi drodzy, jestem przy paczkomacie i odbieram paczkę, na którą czekałem aż 3 tygodnie. Czemu aż 3 tygodnie? Bo to co jest w środku nie było na stanie w Modelmanii, a musiało przyjść z głównego magazynu producenta. No dobra, parę cięć, trochę wysiłków to otwieranie jednak trzeba włożyć. I oto jest nasz gwóźdź programu. Tak jak obiecywałem, mówiłem, że czekam na jedną rzecz, żeby Wam zaprezentować. I właśnie to był ten wagonik. Wagon film Rocco, numery to jest 76603. Tylko to nie są koleje polskie, tylko czeskie. No cóż, szukałem takiego wagonu w kolejach polskich, ale nie znalazłem. Jest to epoka czwarta. Akurat taka mi pasuje. I czekałem dlatego, że ten wagon będzie jeździł ze mną na wystawy. Czyli będzie jeździł ze składem na wystawach. I mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Dobra, wyciągamy go. Wyciąganie to jest bardzo proste. Wagonik jak wagonik. Wagonik bardzo fajny, podoba mi się. To jest wagon obsługi pociągu. Jest kominek, więc tu był pewnie jakiś piecyk. No nie wiem, na pewno coś do obsługi pociągu. Coś tam ludzie musieli sobie robić. No nie za bardzo się na tym znam. Ale sam wagon mi się podoba. Wiadomo, że on będzie spatynowany. Więc na pewno jeszcze swój urok będzie miał większy. Dobra, więc to mamy, ten wagonik, to będzie jeden z trzech lub czterech. I co dalej? Jeżeli oglądaliście mój materiał z wystawy makiet w Sosnowcu, który był w marcu, tam chyba bodajże w drugiej części, tam prowadziłem skład właśnie obsługi pociągu SMK z takimi wagonikami, pewnie pamiętacie. No właśnie, ten skład mi się bardzo spodobał. Tamten wagonik obsługi właśnie pociągu był robiony na zamówienie. Koledze Kamilowi ktoś to właśnie robił. Ja szukałem takiego wagonu nigdzie nie mogłem dostać. Znalazłem taki wagon, czyli kolei czeskich. Takie wagony pamiętam za łebka, jak się chodziło do szkoły podstawowej. Chodziliśmy właśnie na takie bocznice. Stałe, stare wagony, pamiętam. I się je sprzątało, tam się bazy robiło. Pewnie nie jeden z Was coś takiego robił. I tu mamy właśnie kolejne wagony. Jest to tylko tyle, że wagony Pico Hobby. To nawet kolega Kamil mi właśnie powiedział numery tych wagonów, za co mu dziękuję. No i postanowiłem zakupić. To będzie taki mój pierwszy składzik, który będzie ze mną jeździł na wystawę. Bardzo mi się spodobał. Powiedziałem, że właśnie taki skład mi się podoba i taki składzik właśnie chcę mieć. Cóż, kolorystyka, te są troszkę jaśniejsze. Zresztą widać to na pewno. Te wagony i tak będą patynowane. Wagon jest, powiem Wam tak szczerze, że naprawdę czuć wagon, ciężki jest. W porównaniu do tego, no to na pewno jest cięższy. Także mam nadzieję, że będzie fajnie jeździł po torach. Co tu jest napisane? Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych numer 8, Wrocław, stacja macierzysta Wrocław, Kuźniki DOKP, Dolnośląska. No i tyle. No. Cóż tu więcej chcieć od takiego wagonu. No i co? I drugi wagonik. To samo. Jest to Pico numer 58726 myślnik 4.
No i dobra, zobaczmy ten drugi. I taki właśnie będziemy mieć składzik. Pójdziemy na makietę, to sobie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To co? Pewnie jeszcze coś to musi ciągnąć. Obiecałem wam, że wam pokażę. No więc słowa dotrzymuję. Mamy tu drugą królewnę. Po patynie tym razem stoneczka zielona. Numer 926. Boczny. Jest ona oczywiście z zestawu startowego. Stoneczka bardzo ładnie spatynowana. No aż głupio teraz wygląda do tych wagonów. Troszkę tak, no nie za specjalnie, także one muszą przejść też patynę. Spróbujemy się nimi pobawić, ale to jeszcze też czekam na pewne rzeczy, żeby się zabrać za patynę. Patynka wykonana przez mojego znajomego Kamila, któremu bardzo dziękuję i za dobrą, bardzo dobrą wykonaną robotę. Naprawdę mi się podoba. No jest to dla mnie coś pięknego. No, zobaczcie, porównać wagon czysty do spatynowanej stonki, bo przecież ona też miała podobny kolor, może troszkę ciemniejszy. No ale spatynowana wygląda o niebo lepiej. Także naprawdę, jeżeli... Zresztą o gustach się nie dyskutuje. Mnie się podoba spatynowana, obojętnie jak, byleby była spatynowana. To jest tak samo jak jeden lubi marchewkę, drugi nie. No, prosta rzecz. Także tutaj nie będziemy wchodzić w tematy, bo naprawdę nie ma sensu. No i moi drodzy, jest jeszcze jedna niespodzianka, ale to zobaczycie już na makiecie. To co? Zapraszam na makietę. Cięcie! A few moments later. No i to jest ta właśnie niespodzianka, czyli stoneczka posiada dekoder jazdy i dźwięku, który montował Elvis, więc naprawdę wszystko dopracowane. Nie pokazuję tu wszystkich dźwięków, bo pewnie je znacie, więc bez sensu. No chyba, że chcecie, to piszcie, a zrobię taki krótki filmik.
Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli skład się podobał, dajcie znać w komentarzach. No i oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę. Także pozdrawiam i do następnego.